Pierwsze półrocze za nami. Czerwiec 2024 roku był intensywnym miesiącem dla naszej kancelarii pod względem ilości zapadłych wyroków wprowadzonych przez nas w sprawach frankowych. Mianowicie, wygraliśmy na sali sądowej aż 88 razy. Na uwadze należy mieć fakt, iż 20 z uzyskanych przez nas rozstrzygnięć ma charakter prawomocny. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Najwięcej wyroków dotyczyło umów zawartych z bankiem PKO BP, z którym wygraliśmy 17 razy. Na podium znalazł się Bank Millennium z 15 wygranymi wyrokami oraz mBank i Bank BPH z 14 i 11 wyrokami. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z bankiem Millennium SA w grudniu 2007 roku. Należy podkreślić, iż łączny czas trwania postępowania w niniejszej sprawie wyniósł zaledwie 17 miesięcy. Nasza kancelaria już po raz kolejny obala teorię, jakoby procesy frankowe miały być czasochłonne. Warto mówienia jest także wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd umorzył postępowanie zainicjowane pozwem Deutsche Banku ze względu na cofnięcie powództwa w części. Należy podkreślić, że wzorzec umowy, którą Deutsche Bank zawierał z kredytobiorcami, jest uważany za powszechnie trudny do podważenia z uwagi na zastosowanie zapisów mogących świadczyć o walutowym charakterze zobowiązania. Mimo tego sąd oddalił powództwo banku przeciwko naszym klientom ze względu na to, że umowa kredytu jest dotknięta wadami, które rzutują na jej ważność. Interesującym dla Państwa może być fakt, iż cofnięcie powództwa przez bank staje się coraz to powszechniejszą praktyką. Stanowi to jeszcze większą motywację do walki na drodze sądowej z przedsiębiorcami naruszającymi zaufanie swoich klientów. Kolejnym wyrokiem, nad którym warto się pochylić, jest wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy przeciwko PKO BP, w którym zasądzono na rzecz powodów kwotę ponad 393 tysiące złotych oraz kwotę ponad 1000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Umowa kredytu mieszkaniowego, własny kont hipoteczny z 2005 roku jest kolejną unieważnioną przez sąd umową zawierającą niedozwolone postanowienia umowne. Kredytobiorcy odrzucili powszechnie proponowaną przez PKO BP nieatrakcyjną i z góry narzuconą propozycję zawarcia ugody. W ustnych motywach w całości podzielono argumentację naszych klientów. Uwzględniony został również wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Postępowanie w niniejszej sprawie trwało zaledwie 6 miesięcy. Pokazuje to, że nie tylko sądy warszawskie wydają ekspresowe wyroki w sprawach frankowych. Czerwiec, podobnie jak ubiegłe miesiące, okazał się dla naszych klientów niezwykle korzystny pod względem zapadłych rozstrzygnięć sądowych. Postępowania rozpatrywane były w ekspresowym tempie. Najkrótsze z nich trwały zaledwie 6 miesięcy. Wygrywamy niemalże z każdym bankiem, co stanowi dla nas ogromną motywację do dalszej pracy również nad sprawami dotyczącymi odmiennych wzorców umownych niż te z ukształtowaną linią orzeczniczą. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.